wami razem z Gabrysią i z Samuelem. Dzisiaj mamy pewne święto. Ciekawe, czy wiecie jakie? Samuel, ty wiesz jakie? Święto Trójcy Świętej. No brawo, wiedziałeś, świetnie. I dzisiaj właśnie o Trójcy Świętej chcę wam opowiedzieć. Ale zanim o tym, to popatrzcie tutaj na mnie, bo przyniosłam dla was kilka obrazków. Zobaczcie, pierwszy mój obrazek to jest drzewo. Na tym drzewie są liście, są gałęzie i jest pień. Trzy elementy. Pień, gałęzie i liście. Gabrysia, ile mamy drzew? Jeden. Jedno drzewo, chociaż składa się z trzech różnych elementów, mamy jedno drzewo. Świetnie. Mam też drugi przedmiot dla was. Co my tutaj mamy? Co to jest? Świeczka. Świeczka, świetnie. Ale słuchajcie, ta świeczka składa się z wosku. Zobaczcie, tutaj ten wosk mi cieknie. O. Składa się z płomienia. A jak ten płomień zgasimy, Gabrysia, dmuchnij, to tu w środku ten sznureczek, który się zapala, to jest knot. A więc mamy, Samuel, jakie części? Wosk. Wosk. Sznurek. Sznurek, czyli knot. I to, co właśnie zgasiliśmy? Ogień. Ogień, płomień. Ile jest elementów? Trzy. A ile mamy świeczek, Gabrysia? Jeden. Jedna świeczka, ale składa się z trzech elementów. Mam też jeszcze jedną rzecz. Popatrzcie, co to jest? Jajka. Jajko. I teraz zobaczcie. To jajko możemy rozbić. I wtedy w środku mamy co? Żółtko. Żółtko. I co jeszcze? To? Białko. Białko i? Skorupkę. Skorupkę. Mamy skorupkę, żółteczko i białko. Ile mamy elementów tego jajka? Trzy. Trzy, ale ile mamy jajek? Jedno. Tylko jedno. Świetnie. Odkładamy nasze jajko. Samuel, teraz mam dla ciebie zadanie praktyczne. Czy ty wiesz, co to jest? Długopis. Długopis, ale on składa się z obudowy, z rysika i z końcówki. Spróbuj go poskładać. Zobaczymy, czy ci się uda. Świetnie. Zakręcamy. I co nam powstało? Długopis. Ile ich mamy? Jeden. Jeden długopis. Mimo to, że składał się z obudowy, z rysika i z końcówki. I wiecie co? Bardzo podobnie jest z Trójcą Świętą. Zdradzę wam pewną tajemnicę, że temat Trójcy Świętej to jest jeden z najtrudniejszych tematów. I czasem nawet dorośli nie do końca go rozumieją. Ale mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji wszystkie dzieciaki będą rozumiały ten temat doskonale. Zobaczcie, mieliśmy świeczkę, która składała się z trzech elementów. Mieliśmy drzewo, które też składa się z trzech elementów. Mieliśmy jajko, które składa się z trzech elementów. I długopis. I takich przedmiotów pewnie potraficie znaleźć jeszcze kilka albo i więcej. I z Trójcą Świętą jest tak samo. Trójca Święta to trzy osoby. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale razem to jest jeden Bóg. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Kim oni są? Popatrzcie. Mamy tutaj chmurę. Samuel, przeczytaj, co na tej chmurze jest napisane. Ojciec, Bóg nad nami. Ojciec, Bóg nad nami. Bóg Ojciec. To jest Bóg, którego my wyobrażamy sobie, że mieszka w niebie. A tak naprawdę to jest Bóg, który jest nad nami, który nad nami czuwa. Ale mamy też Boga pod postacią, Samuel, przeczytaj. Syn, Bóg dla nas.
Syn Bóg dla nas. Pan Bóg posłał na świat Pana Jezusa. Jezusa, który umarł na krzyżu dla nas, dla naszego zbawienia, po to, żebyśmy my nie musieli umierać, żeby odkupić na krzyżu nasze grzechy. I mamy też Boga w trzeciej postaci. Samuel, przeczytaj. Duch Święty, Bóg w nas. Tak, Duch Święty, Bóg w nas. W zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę obchodziliśmy zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty to jest Bóg pod postacią Ducha Świętego. Duch, który mieszka w nas. Bóg, który mieszka w naszym sercu, który podpowiada nam, w jaki sposób żyć, który uzdalnia nas do wiary, a więc sprawia, że potrafimy uwierzyć w Pana Boga i potrafimy Go pokochać. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Trzy osoby boskie. Trzy postacie jednego Boga. Zobaczcie, zaznaczyłam go tutaj jako trójkąt. Trójkąt też ma trzy kąty, prawda, Samuel? Jeden kąt, drugi i trzeci. Ale razem tworzy jeden... trójkąt. Jeden trójkąt. Świetnie, Gabrysia, świetnie, Samuel. Tak samo możemy przedstawić Pana Boga. Trzy osoby, trzy postacie, ale wciąż jeden Bóg. A słuchajcie, kiedy najczęściej wspominamy Trójcę Świętą? W jakiej części modlitwy, podpowiem Wam? Ciekawe, czy Wy wiecie. Jest taka część modlitwy, w której zaznaczamy, że Pan Bóg ma trzy postacie. No? Ciekawe, czy Wy wiecie. Podpowiem Wam jeszcze, że wtedy, w tej części modlitwy, robimy trzy krzyżyki. A, wiecie już? Ja wiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No właśnie, kiedy się żegnamy w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czyli modlimy się wtedy, Panie Boże, pobłogosław nasze myśli, nasze słowa i nasze serduszka, tak? I wtedy przypominamy sobie, że Pan Bóg występuje w trzech osobach. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. To przeżegnanie się jest też swego rodzaju adresem. My, zaczynając naszą modlitwę od przeżegnania się, adresujemy ją, zaznaczamy, do kogo się modlimy. Czyli, że modlimy się do Boga Ojca, do Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego. I pamiętajcie, bardzo ważna rzecz. My nie modlimy się do nikogo innego, jak do tych trzech osób boskich. Tylko do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I ja myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie teraz się pomodlić. Rozpoczniemy właśnie tym naszym adresem, który wskazuje na to, do kogo się modlimy. Módlcie się razem z nami. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochany Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty każdego dnia jesteś nad nami, aby nad nami czuwać. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie Boże, w postaci Jezusa Chrystusa przyszedłeś na świat dla nas, aby dać nam zbawienie. Ale Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty zesłałeś też Ducha Świętego, abyś mógł być częścią w nas, abyś mógł zamieszkać w naszym sercu na zawsze. Dziękujemy Ci za każdy dzień, kiedy jesteś dla nas, nad nami i z nami. Prosimy Cię też o błogosławioną niedzielę, o błogosławieństwo nie tylko dla nas, ale dla całych naszych rodzin. Bądź z nami w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Amen. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj w naszej rodzinie, jak miło, żeś odbył.
Wam o tym, że chociaż mamy jednego Boga, występuje On w trzech osobach pod trzema postaciami. Pod postacią Boga Ojca, pod postacią Jezusa i pod postacią Ducha Świętego. Bóg Ojciec to jest Bóg nad nami, który się o nas troszczy. Bóg Syn, Jezus, to jest Bóg dla nas, który przyszedł dla nas na świat, aby zbawić nas od grzechu. I Duch Święty, Bóg w nas, którego symbolem jest ogień, płomyczek. Dlaczego? Dlatego, że w zesłanie Ducha Świętego wstąpił na uczniów pod postacią języków niby z ognia. Będziemy do naszej pracy potrzebować zielony papier, trzy malutkie kawałeczki innych kolorów papieru. Ja już wycięłam właśnie krzyż, chmurkę i płomyk ognia. Oprócz tego klej i nożyczki. Zaczynamy od zielonego papieru. Mały kawałeczek to będzie nasz roboczy papier. On nie musi być zielony. Możecie to zrobić nawet ze starej gazety. Składamy go na pół i wycinamy z niego pół serduszka. O, w taki sposób wyszło nam piękne serce. Teraz bierzemy trzy większe kawałki, teraz już koniecznie zielonego papieru. I na tym zielonym papierze odrysowujemy sobie właśnie nasze serduszko. Zobaczcie. W ten sposób nasze serca będą równe, jednakowe. Składamy trzy papiery razem, wtedy musimy wyciąć tylko jedno serce. Kiedy nasze serduszka są już wycięte, bierzemy klej i tym klejem smarujemy końcówki naszych serc. Jedna końcówka, doklejamy ją do tej drugiej. O, w taki sposób. I doklejamy też trzecią. Zobaczcie, rozpoznajecie, co nam wyszło? Mamy prawie całą koniczynkę. Bierzemy teraz z powrotem nasz zielony papier i nożyczkami wycinamy jeszcze łodyżkę od naszej koniczyny. Kleimy końcówkę. I podobnie przyklejamy tutaj. O proszę, nasza koniczyna jest gotowa. Koniczynka też ma trzy elementy, jeden listek, drugi i trzeci. Będzie nam przypominać o tym, że Pan Bóg jest pod trzema postaciami. Na jeden listek koniczynki przyklejamy chmurkę. Na drugi listek koniczynki przyklejamy krzyż. A na trzeci listek płomyczek. W taki sposób mamy piękną ilustrację naszej Trójcy Świętej. Zapamiętajcie, Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Nasza Trójca Święta.
Życzę Wam udanej pracy plastycznej i miłej niedzieli. Zostańcie z Panem Bogiem. Cześć!